Witamy serdecznie z Poznania. Dzisiaj czwartek, atakujemy barki i tricepsy. Jesteśmy na dwa dni przed FIWE, a za dwa dni sprawdzam waszą formę, przybijamy piątkę i w ogóle będzie się działo. Jest z nami dzisiaj Kuba, który ma 16 lat, to już go znacie, ale jest też Adam. Adam startował w tym roku w Sopocie i w klasyku zajął drugie miejsce. Wyobraźcie sobie, forma była nieziemska, przygotował cię Radek, tak? Tak. Radek, pozdrawiamy cię Radek. I oczywiście też w sobotę po FIWE z Radkiem i z całą ekipą jedziemy na wspólny trening, więc dołączajcie się razem z nami i zobaczymy, może będzie fajnie. A na pewno będzie fajnie. Lecimy jeszcze serię rozgrzewkową, zobaczcie jaka. Ciężary mamy tutaj różne, ale jedziemy 3 razy po 10 powtórzeń. 10 na bok, 10 po skosie i 10 przód. I będzie oczywiście, ale lekko. Pamiętamy, że rozgrzewka jest najważniejsza, nie potrzebna na naszą kontuzję do niczego. I lecimy, 10 na bok. Góra. I skok. I przód. Pięknie się zapaliło. To była nasza już któraś tam z kolei seria rozgrzewkowa. A za chwilkę ruszamy już z seriami właściwymi. I oczywiście musicie nam towarzyszyć. Proszę Państwa, zaczynamy serię właściwą. Zobaczcie, o co chodzi. Mam 12 kg, Adam też, a Kuba weźmie 7 czy 8? 8. 8. Bardzo ładnie. Dobra decyzja. Zobaczcie, jedziemy jednorącz. 4 serie na stronę bez odpoczynku, czyli razem 8 serii po 10, czyli 80 powtórzeń. Pierwszą robimy na bok, drugą też. Później po skosie, znowu po boku i na koniec po skosie, razem 80 powtórzeń. To jest jedna seria. Lecimy. Bok. Teraz po skosie jedziemy, łokieć w miarę prosty i lecimy. Jeszcze jedna seria i będą połowinki. Lecimy. Ostatnie dwie serie po skosie, lecimy, nie wymięka. Wy też nie możecie wymiękać. A boli bardzo. Zobaczcie, trochę się zgrzałem, ale lekkie. Strzeliliśmy. Ok.
Proszę Państwa, zaczynamy teraz wyjątkowe ćwiczenie. Jeszcze nie usłyszałem od Was odpowiedniej nazwy na to ćwiczenie. Czekam dalej, może coś fajnego wybierzemy. Kuba robi w siedzeniu, żeby było trudniej, a my, Leszcze, robimy w staniu, żeby było łatwiej. To lecimy. Postaramy się zrobić 10 powtórzeń, ale nie obiecuję, ale się uda. I lecimy. Raz. Pierwsze powtórzenie za nami. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. O! Dziewięć. Ostatni. Da! Myślę, że udawaliśmy, tak? Nie udajemy. Koniecznie musicie sami to spróbować i zobaczyć, co ci udawaliśmy. Naprawdę nie udawaliśmy. Teraz czas na Was. Proszę Państwa, przyszedł czas na Karolki. Trzy razy po cztery powtórzenia. Adam zdecydował, że weźmie dziewiątki. I zaraz sprawdzimy, co się będzie działo. Kuba wziął szóstki, a ja wezmę ósemki. Dobra? I zobaczcie. Zawsze robiliśmy pojedynczo, a tym razem zrobimy trzy razy po cztery powtórzenia na stronę. I lecimy! Jeden. Aha, trzymaj. Trzymaj. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Trzymaj! Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Będzie musiał zmniejszyć kolejny. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Ale lekkie. Jazda. Proszę Państwa, właśnie przyszedł mi szatański pomysł do głowy. Jeszcze takiej serii nigdy nie robiliśmy. Robimy Karolki, ale przed chwilą robiliśmy 3 razy po 4 powtórzenia, a teraz robimy 3 razy po 10 powtórzeń. Czyli jedna trzyma, a druga w tym czasie robi 10 powtórzeń. Lekko? Nie sądzę. Lecimy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, jedziemy! 5, 6, 7, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze po razie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, już nie chcę trzymać, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale lekkie, 9, 10. Ała. Proszę Państwa, teraz mój gość wykona rozpiętki. Ławka, pionia i zobaczcie, mocno na boki. U góry dobijamy kciukiem, taka technika. Łokcie jak najbardziej wyprostowane u góry, jak najbardziej zbliżamy tutaj do głowy. Zobaczcie, jak ładnie rozciąga. Tutaj całość ma się rozciągnąć. U góry spięcie tego mięśnia. Tak jak przy klacie, mocne rozciągnięcie, nie uginamy łokcia, tylko rozciągamy, u góry spinamy. 10, max 12 razy, to wszystko. To, czy się spięło, też rozciągamy, super. Bardzo dobrze. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tego ćwiczenia nie wykonywał, to koniecznie musicie spróbować. Zobaczycie, co się dzieje z barkami. Nie uwierzycie. Godne polecenia ćwiczenie. Super! O, widzicie? To właśnie było odcięcie. Jak, Adam? Zajebiście. Polecam. A widzicie, zobaczcie te barki, jak one ładne. Pokaż, weź trochę podle. Zobaczcie to. Masakra. Coś tam mu wyskoczyło, Karolki zrobili robotę. No. Szanowni Państwo,
przyszedł czas na tylny afton barków. Tutaj akurat na maszynie naszej fantastycznej, rzadko spotykanej, ale bardzo fajnej, możemy robić różne ćwiczenia, możemy tu regulować. Tym razem pojedziemy tylny afton. Troszeczkę popracuje też kaptur. Kuba pokaże, później Adam i ja na samym końcu. Ciężar jest malutki, tu nie chodzi o ciężar. Pokaż, Kuba. Wychodzimy maksymalnie do przodu. Jesteśmy po lekkim skosie. Dobry. I łokcie jak najwyżej, zobaczcie. Tutaj z tyłu bardzo mocno pracuje. Kaptur oczywiście też będzie pracował, ale tylny afton bardzo mocno jest zaangażowany do pracy. Powtórzeń z 12-15, nic więcej. Adam teraz, zobaczcie. Zaraz barki mu wyskoczą, zobaczcie. Dobrze, elegancko. Tak, i łokcie, ja wyciszę do przodu troszeczkę. Zobaczcie, żeby łokcie były z tyłu tułowia. Super. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Świetnie. Bardzo dobrze. Tak. Aha. To jest to. Chcecie mieć takie barki, to trzeba tak ćwiczyć. I zaraz idziemy jeszcze do maszyny, zrobimy tylne aktony w siedzeniu, odwrotnie rozpiętki. Dobra, tylne aktony mamy zrobione od dołu, to teraz wypada zrobić z góry, ale to prawda to nie jest z góry, bo jedziemy tutaj z przodu do tyłu, ale może powiedzieć, że z góry. Więc jedziemy odwrotnie rozpiętki i około oczka czucie najważniejsze, zobaczcie. Oczywiście ręce nie w ten sposób, tylko tutaj. Łokcie są podniesione, jeszcze efektywnie pracuje tył barku. Właśnie takie czucie musicie mieć. No. Proszę Państwa, jesteśmy po rozgrzewce. Adam pokazuje francuskie wyciskanie. Jednorącz, zobaczcie, głowa jest skierowana w tę stronę, tak żeby tutaj zrobić dziurę. Pełne ugięcie do pełnego wyprostu, tak samo doprowadzamy do takiego stanu, żeby nie móc wyprostować sztangielki. Pomaga druga ręka, zobaczcie. Znaczy, przedramienia, żeby nie móc. O, właśnie, druga pomaga. Pełne czucie. Lecimy. Tak. O właśnie. I tylko skupiamy się na czuciu. Maksymalne ugięcie, maksymalny wyprost. I znowu druga, głowa w bok. Robimy miejsce na sztangielkę. I nie skracamy ruchu. Zobaczcie, w pełnym zakresie, maksymalnie na dół. Do góry, do pełnego wyprostu. Jak nie możemy wyprostować, druga ręka pomaga. O właśnie. Tak. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Takich oczywiście 4 serie po 10. Czasami możemy zrobić 8. Na dobicie jest 12 razy i to wszystko. 4 takie i zmieniamy ćwiczenie. Tak. Kolejne ćwiczenie specjalnie dla Adama, dla jego tricepsów. Docieramy do miejsca, gdzie jeszcze nie dotarł. On sam. Robimy teraz Francuza. I uginamy sztangę. Kurwa jebana. No. Jeszcze raz. Weźmy, zostaw to. Dobrze. Proszę Państwa, kolejne ćwiczenie specjalnie dla Adama. Docieramy do jego tricepsów, tam gdzie on jeszcze sam nie dotarł. Robimy uginanie do brody. Tak, żeby przedramię za każdym razem dotknęło bicepsów. Ta część tutaj przy łokciu jest bardzo mocno naciągana. Sprawdźcie. A teraz zobaczcie. Te części tutaj, tu, zobaczcie, tu jest koniec. Opuszczamy jeszcze niżej łokcie, niżej troszeczkę łokcie. O, właśnie. Nisko łokcie. Nie bójcie się o staw, nic tu się nie wydarzy. Nisko do brody. Bicep dotyka do przedramion za każdym razem. Ta część tutaj jest maksymalnie rozciągana. Maksymalnie do góry, do pełnego wyprostu.
Tak. Pamiętamy też o asekuracji. Nigdy za wiele, jak już stoicie, to już stójcie, tak? I asekurujcie. Tak? Tylko czuć. Jeszcze raz. Okej. Okay. Widzieliście to? Super. Proszę Państwa, trzecie, ostatnie ćwiczenie na tricepsy. Specjalnie dla Adama. Lecimy. Zobaczcie. Kolejny Francuz. Ławka pod kątem 45 stopni. Głowa mocno skierowana do przodu. Łokcie nie aż tak daleko do tyłu, tylko skierowane w przód. Tu mocne ugięcie. Zobaczcie, maksymalnie nisko. To jest zupełnie inna sytuacja, niż byście robili oburąc ze sztangielką stojąc lub siedząc. Inna pozycja, oparcie, stabilna pozycja. Skupiamy się na tricepsach. Bardzo dobrze. Pełne ugięcie. Tak. O tak. Jeszcze, jeszcze. I ostatni raz. Powolutku, razem do góry. Tak, 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 tak. Dobra. Elegancko. Od razu, zobaczcie. Teraz ja sobie zrobię. Spójrzcie, czy dobra technika. O, ale pięknie się rozciąga. Ale lekkie! No, poczekajcie, bo jeszcze mam niespodziankę. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, gdzie coś zniknęło. Za nami nie ma baneru Ale Lekkie TV. Spodziewajcie się tego baneru w Warszawie na Fiwę, na stoisku, gdzie to będzie prawdziwe stoisko z Ale Lekkie. Będę tam ja, będzie nasz operator i będzie cała reszta. Będą niesamowite bonusy i nowości. Premiery, coś czego się nie spodziewacie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dzisiaj z Adamem załadowaliśmy konkretnie barki i tricepsy. Adam, opowiadaj. Jak widzieliście, Adam a barki są naprawdę niezłe. Tutaj troszeczkę odstaje triceps, ale docieramy do niego powolutku z ćwiczeniami, które właśnie zobaczyliście. Ukierunkowane właśnie na to, gdzie jeszcze nie dotarł. Pamiętamy, że odpowiednimi ćwiczeniami dotrzemy wszędzie tam, gdzie potrzeba. Ale trzeba posiadać taką wiedzę i oczywiście pamiętamy o tym, żeby ta proporcja się zgadzała, tak? Nie może być tak, żeby coś było większe, coś mniejsze. Dążymy do tego, żeby sylwetka była proporcjonalnie rozwinięta. Adam, opowiedz, jak ci się podobało, czy w ogóle coś innego dzisiaj zrobiłeś? Cały trening się podobał. Nie było, kurczę, lekko, tak jak u Karola zawsze. Kilka nowości oczywiście zrobiliśmy, takich, które Adam nie robił, i na barki, na tricepsy, to w ogóle wszystkie nowe ćwiczenia, takie, których on nie robił. No i mam nadzieję, że tutaj z miesiąc poćwiczy tymi ćwiczeniami i na pewno będzie progres niesamowity. A za ten miesiąc na pewno się spotkamy i będzie trzeba coś zmienić. Bo oczywiście tych ćwiczeń jest cała masa, ale cały czas bodźcujemy, żeby było coraz lepiej. Tym miłym akcentem żegnamy się z wami, widzimy się już na najbliższy weekend w Warszawie na Fiwę i przybijamy piątkę i standardowo sprawdzam waszą formę. Mam nadzieję, że nie próżnowaliście przez całe wakacje, bo uczulałem, że nie pijemy aż tak dużo alkoholu. Pamiętam, że wszystko jest dla ludzi, ale nie aż tak dużo. No i co, tym miłym akcentem żegnamy się z Adamem, przybijamy pionę, z wami przybijam pionę już niebawem. Trzymajcie się i dzisiaj powiedzcie o wszystkim i powiedzcie też o wszystkim to, co zobaczycie na Fiwę. Do zobaczenia już w najbliższy weekend. Pozdrawiam.